Proszę Państwa, w środzie, więc halo tu ziemia. To Ania prawda, Lewandowska. Środa, dlatego że wczoraj był drugi półfinał, poznaliśmy w końcu, kto awansuje do finału, więc ja w tej środzie jeszcze jestem, to prawda. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Oglądaliście wczoraj mecz? Tak, nie byłam za nikim. Jakoś te dwie drużyny tak nie zrobiły na mnie wrażenia. Było Ci wszystko jedno, kto wczoraj wygra. Tak, ale... A jak będzie finał? Anglia, Hiszpania? Hiszpania. Tak. Ty też? Jasne, oczywiście. No jedziemy. Pani ta napisała tak. Dziś w domu radość, znamy już wyniki matur. Ja wiem, że to słabe jest bardzo, ale ja, mama, nie mogłam się powstrzymać. Duma mnie rozpiera. Moja dziecina tak pięknie dała radę. Opowiadałam wam podczas ostatniej trasy historię piosenki Amsterdam. Bo rzeczywiście Anita jako młodsza dziewczyna wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem autostopem wyjechała do Amsterdamu i teraz ta piękna historia jakoś tak zatoczyła koło. Bo właśnie okazuje się, że Pola to właśnie Amsterdam wybrała na to miasto, w którym będzie studiowała. O, taka Brawo. Jest ta historia. Senka, to prawda. I teraz jeszcze chciałabym wam opowiedzieć o historii Giorgio Armaniego. To jest ten włoski projektant mody, który właśnie dziś kończy 90 lat. Jest w świetnej, jest w doskonałej formie cały czas. Marynarkę, a pod marynarką nie ma koszuli, tylko jest t-shirt. Znane właśnie Giorgio Armani. Także panowie, dziękujcie mu, że... Pięciu co najmniej. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy ci, Aniu, i Dziękuję. Widzimy się niedługo znowu. Widzimy się z przyjemnością. Dlatego Ania była przekonana, że jest środa, bo właśnie prosto z łóżka. Anio, brawo, gratulacje. Ale jest mi wygodnie i cudownie. No, uwielbiam was. Przebiegnie, pupały, prawda? Giorgio Armani by się nie powstydził. Piękna tak. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Projektanta Armaniego. Teraz z Jolą omówiliśmy nawet włoskie pierogi. Czwartek. Nie środa. Już prawie wszystko wiemy na temat dzisiejszego dnia, ale jeszcze coś na pewno dla nas szykujesz. To prawda, oczywiście, że tak bardzo głośno. Dzień dobry ponownie, rzecz jasna. Ania Lewandowska. Joanna Górska, Robert Stockinger i nasi wspaniali widzowie. Pozdrawiamy również Grażynę Torbicką i jej męża Adama, którzy to po raz kolejny muszą mierzyć. Zostały mocno przekroczone. Tak czy siak, niezależnie jaka forma, to myślę, że te granice są przekroczone i granica i pani Grażyna Torbicka odpowiedziała. Absurdalna dyskusja na ten temat trwa. Czytam to i reaguję, jakby były we mnie dwie Grażyny, więc my w naszych domach rodzinnych, przy świętach i tak dalej też nie zadajemy po prostu takiego pytania. Ale jest też temat obrączki i tu już akurat mówię o tym z uśmiechem na ustach, bo ani Adam, ani Grażyna nie noszą tej obrączki. Okazuje się, że historia jest taka, że zaledwie po roku małżeństwa para pojechała od ponad 40 lat. O, takie piękne podsumowanie. I teraz jeszcze taka przepiękna pocztówka. Jak są dzieci i szczęśliwi rodzice, no to od razu jest uśmiech, prawda? Który wstawiła Victoria Beckham i później też w ślad za nią David Beckham dziećmi. A jak jest u was? Twoich dzieciach. Przytulamy wszystkich babczek też bardzo was serdecznie. O, jak sobie tak się zrobiło rodzinę. Wszystkie dzieci nasze. Bardzo dziękujemy. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj dziękujemy. W programie. Robimy tu sobie fontannę. O, bardzo dobry pomysł. Się przydało. Zdecydowanie tak. Proszę, to zdradzę wam taką ciekawostkę. Jest tam aż brunetką. A w sobotę, drodzy państwo, rusza w końcu piękna trasa koncert. I mam ogromną przyjemność tutaj już zagrzać do boju naszą Asię i naszego Roberta, którzy poprowadzą. Właśnie Biksyk, Staszek z Gór, Ania Rusowicz, Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny, Urszula. Mhm. I konik, żywe konik. Nawet Werwet będzie. Się działo. A rano od 7:30 spotykamy się wszyscy, Krupówki 42 i tam przepiękne letnie studio, pytania na śniadanie. Będziemy i tam, proszę państwa. Wszyscy przychodźcie, kto w Zakopcu, niech przychodzi. Dziękujemy, Aniu. Dziękuję. Nie wiem, ale jestem bardzo ciekawa. Czy to tchórzofretki? Pyszczka wyglądają na pewne siebie i odważne.